Beztwosol, Beztlenowa Dezynfekcja Gleby, ASD, zalety i wady. Witam, jestem Lendens z Wageningen z Uniwersytetu w Holandii. Podam Ci informacje o zaletach, ale także wadach beztlenowej metody dezynfekcji gleby w skrócie zwanej ASD. Co to jest ASD? Termin ASD oznacza Beztlenową Metodę Dezynfekcji Gleby. Jest to metoda, która stwarza ograniczone czasowo warunki beztlenowe w górnej warstwie gleby. Większość patogenów i nicieni nie jest w stanie przetrwać takich warunków i dlatego ginie. ASD polega na zastosowaniu jednej tony świeżego materiału roślinnego, świeżych resztek pożniwnych lub nawozu zielonego, na hektar na centymetr głębokości gleby. W praktyce stosuje się do 40 ton nawozu organicznego na hektar i miesza się go do 40 cm głębokości. Gleba powinna być mokra lub nawodniona. Powierzchnia jest przykryta folią VIF. W zależności od rodzaju zwalczanych mikroorganizmów docelowych przykrycie należy utrzymać minimum 6 tygodni. Metoda ASD jest bardzo skuteczna w zwalczaniu wielu gatunków nicieni. np. populacja nicieni korzeniowych, bątwików ziemniaczanych, nicieni korzeniowych, meloidogeny Falax falaks incognita, a nawet polifaga dytylencu tipsaki silnie spada, grzyby Ricoctonia solani AG3, Verticillium dalie i Sklerotina sclerotiorum nie przeżywają dobrze wykanego zabiegu ASD. Technika ASD jest powodzeniem stosowana w uprawie truskawek do zwalczania verticillium dalia i uprawie szparagów do zwalczania fusarium oxysporum FSP asparagi. Ponieważ do gleby wprowadza się tylko materiał organiczny i wodę, po procesie dezynfekcji w glebie nie pozostaną żadne niepożądane substancje chemiczne. Gleba nie jest sterylizowana tak jak po parowaniu. Wiele organizmów pożytecznych przeżyje ASD i odrodzi się w ciągu kilku dni, a niektóre nawet w kilku godzin po usunięciu folii. Niektóre gatunki patogenów nie są zwalczane metodą ASD. Trichodorius, zwane także wolno żyjącymi nicieniami które przynoszą wirusa nekrotycznej kędzierzawki tytoniu, ricoktonia AG2 na marchwi i buraku cukrowym nie są zwalczane. Problem z pytium mogą być nawet większe po ASD. Dlatego przed zastosowaniem metody ASD należy wykonać analizę, które szkodniki lub choroby występują na polu i sprawdzić, czy ASD jest wobec nich skuteczny? Metoda ASD nie działa w temperaturach gleby poniżej 15 stopni Celsjusza. Oznacza to dla krajów północnych, że metodę tę należy zastosować w sezonie letnim. Aby wdrożyć metodę ASD należy zaplanować plon główny, który zostanie zebrany dość wcześniej. Sałata, groch czy jęczmie o zimy to tylko niektóre przykłady. Praktycznie nieprzepuszczalna folia VIFeu musi zostać sprawdzona pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Otwory należy naprawić jak najszybciej, ponieważ przez nie tlen powraca do gleby, co uniemożliwia skuteczne zwalczanie patogenów. Folię VIFeu można użyć tylko raz i nie można jej poddawać recyklingowi. To sprawia, że ta metoda jest relatywnie droga. Badane są rozwiązania alternatywne, takie jak powłoka do natryskiwania lub inne tworzywa sztuczne, które można poddać recyklingowi. W tej chwili metoda ta jest wykonalna w przypadku upraw o wysokiej wartości, takich jak szparagi, truskawki lub do pierwszego odkażania na małych obszarach. Należy pamiętać, że również pożyteczne organizmy glebowe, które potrzebują regularnego zaopatrzenia w tlen, takie jak na przykład dżownice, nie przetrwają procesu ASD.